Cześć moi kani, ja nazywam się Lukas i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Demolish and Build Company. Jak widzicie na samym początku znowu musimy coś kupić, jest to posiadłość i musimy zbudować na niej domek drewniany, ale żeby to zrobić oczywiście potrzebujemy masę kasy, więc dlatego przed nami jest, wydaje mi się, kolejne dosyć dochodowe te zlecenie. Musimy wyburzyć tutaj oto ten most, także dokładnie, miasto chce się pozbyć tego mostu. Cyk. No i jest. Dobra, ale co my tu potrzebujemy? Czekajcie, muszę sprawdzić dokładnie. Co my tu potrzebujemy na to zlecenie? To jest koparka i koparka z młotem pneumatycznym oraz sam młot pneumatyczny. No to spoko. Dobra, bierzemy koparkę. Jest kopareczka, pyk. Ale tutaj na całą drogę nam tutaj zatarasowała. Ocie panie, takiego czegoś jeszcze nie było. Żeby nam tutaj koparka całą drogę zatarasowała, no proszę. Czekajcie, gdzie to jest? Pojazdy, koparka. Koparka? Nie to. Gdzie jest ta koparka? Zwalec? Tu? Dobra, jest koparka. Młot pneumatyczny. Pyk, zamontuj. Elegancko. Włączamy zmysł budowlańca, no i jedziemy. Musimy to wszystko tutaj rozwalić. Jezus, jak ja dawno w to nie grałem. Ło, jedziemy, jedziesz. Nie wiem, czy tak to da radę rozwalić w ogóle. Pyr. Ja bym chciał bardziej do góry, to nie mogę, czy co? Jak tu się ramię wysuwało? Tak, to wiem, ale tutaj się... Ej, no bez jaj. Czekaj. Aha, na myszce, dobra. Cyee, jak poszło, pyr. Dobra. Idzie jak w masło. Powiem. Najgorsze jest to, że ten morze jest z dwóch części, więc trochę tutaj tego rozwalania będzie. Niestety. Asfalt też się rozwala? O, też trzeba rozwalić asfalt. A, czyli cały most, dobra. O, to spoko. A, jak poszedł, cyk. Tu nie możemy, musimy trochę niżej podjechać. A se jedziemy. Elegancko, spokojnie, cyk. Wow, żeby to tam nie wpadł. Ej, uważaj, kurde, Marian. Tam poszło pyr. Myślę, że to najwięcej tego się rozwali, ale nie jest tak łatwo. Dobra. Jeszcze tutaj go draśniemy, a resztę chyba z drugiej strony rozwalimy. Wow, ale poszło jak dynamit, pierdykło. Jeszcze jest jedna część, ale tej nie sięgnę chyba tutaj. No nie da się, dobra. Jedziemy na drugą stronę. Do góry podnieść to stary, no przecież kurde, no. Dobra. Ale się ruch zrobił, ja cię kręcę, żeśmy tutaj cały ruch zatamowali. No ale trudno. Jak trzeba zrobić, to nie, to trzeba zrobić, nie ma, że boli. Idziemy z tej strony. Syk. Tego tak fajnie, o właśnie w ten sposób, cyk i teraz jadę, o, pyk.
jeszcze kawałek został. Ciekawe, czy on to tak tutaj trzyma. Sporniki tu są czy coś, kurde, cholera wie. Ale dobra. O, pajak poszedł, cyk. Jeszcze ten kawałek został. Też to od razu rozwalimy. Ja tam fuszery nie zostawiam nigdy. Zawsze musi być, pamiętajcie, zlecenie wykonane do końca na 100%, jak się tylko da. Chyba, że się nie da, no to... Ten nam nie ma, że boli, jak to się mówi. Dobra, cyk. O, jeszcze zostało kawałek, jeszcze jeden kawałek został. O, właśnie. Dobra, zbóż betonowe wsparcie mostu używając młota pneumatycznego. Pneumatyczny młot trzeba zabrać. Czekajcie, gdzie tu mamy młotek? Jest, jest młotek. Nasz zmysł budowlańca. Jezu, tylko żeby mnie to nie zabiło, jak to widzę takie potwory, to kurde, mania aż mnie trzęsie trochę. Generalnie jest dobrze z tej strony. A nie, jeszcze jeden, patrz, tu się uchował. Cyk, dobra. Kolejny. Dobrze poszło. Lecimy z tym. Jakoś takie od trawy jest kurde zarośnięte. Mi się mówi, to dosyć stary most. O, w sumie nowego mostu się nie burzy raczej, także generalnie do stara mostu się burzy. Ale dobra, my wszystko zrobimy, damy radę. Trochę jakaś mała premia dzisiaj jest. Nie wiem dlaczego. Dobra. Prawie jak u dentysty. Dobra, tu jeszcze zostały 4 podpory. Tak się kruszy, o, jak zęby. Dobra. I patrzcie, taki był fajny mostek tutaj, kurde, z dużo mieszkańców, a wzięli i go zburzyli. Ciekawe, że oni teraz tu będą jeździć. Chyba generalnie jakaś droga była, jak mi się wydaje. No tak, tu musiała być jakaś droga, cyk, na mostek. O. A, i zniszczyli wszystko, no. Powiem wam tak, czasami niektóre inwestycje mieście są naprawdę nieprzemyślane, tak? Można byłoby coś fajnego zostawić, albo też odremontować. Służyłoby to ludziom. A to nie, bo prościej jest wziąć po prostu i to zburzyć i wywalić, tak? A nie do końca jednak to jest dobre rozwiązanie. Ja też rozumiem czasami, że tam brakuje kasy w mieście, że trzeba coś wyburzyć, bo nie ma kasy na remont. Ale skoro można byłoby na przykład troszkę w tym roku odłożyć, troszkę w przyszłym i powolutku by się to wyremontowało. No ale widzicie, najlepiej jest wziąć i wyburzyć, a mieszkańcy niech sobie radzą sami. Dobra, zakończ kontrakt. Mamy 2000 plus 394. Oto. No to lecimy dalej. Co my tu mamy dalej? Aha, mamy kupić posiadłość i drewniany domek. Nie wiem, co to jest. Czekajcie, muszę tutaj coś sprawdzić. Czy tutaj jest gdzieś ta posiadłość? Ale chyba nie widzę tutaj jej. Nie chcę tam. To są moje te ciężarówki, a czy te pojazdy. Dobra, generalnie czekajcie, co tu można jeszcze zrobić? Już tutaj sprawdzamy. Kontrakty, posesja. Podczas kompanii się nastawił nowe rury. Aha, no to spoko, to można zrobić. Tutaj nie mogę, bo nie mam czego. Dźwigu gąsienicowego. I tutaj tak samo. Wow, 10 tysięcy za zlecenie, to całkiem fajnie. Ale wpierw trzeba było kupić dźwig gąsienicowy. Dobra, ale...
Nie, ale Aleksandra, tylko ale bierzemy to zlecenie. Pokaż na mapie, cyk, nieodkryte, akceptuj. Ok, możemy jechać. O, stoi nasza półciężarówka. I lecimy. A, generalnie przed tym odcinkiem miałem ukończone 38% gry, bo ostatnio ktoś się mnie tam znowu pytał, ile mam procent gry ukończonej. Także mówię, że przed tym odcinkiem było procent 38. Jeżeli oczywiście ktoś teraz w tym momencie z Was ogląda, to może generalnie zostawić łapkę w górę. To naprawdę motywuje mnie do dalszego nagrywania. A także sprawia, że tam mój film jest lepiej oczywiście pozycjonowany. Tak więc kto z Was może, to niech łapkę w górę zostawię. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście możecie mój kanał zasubskrybować. Tam macie chyba w prawym dolnym rogu taką ikonkę z moim kanałem i generalnie możecie kliknąć sobie zasubskrybuj, wtedy widzicie na bieżąco z tym, co dzieje się na moim kanale. Dobra, mamy tutaj kolejną lokację, jedziemy. Nie wiem, czy się kupuje tą drewnianą posiadłość, to tutaj trochę tak mnie to zastanawia. Nie wiem, gdzie to znaleźć. Ale dobra, wpierw zrobimy to zlecenie, zobaczymy, ile będziemy mieli kasy, 10 koł koła, więc może nam jakąś posiadłość starczy, zobaczymy. Wtedy zabiorę się właśnie za szukanie tej posiadłości. Nie, to czemu to tak daleko jest? O, tam moje auto chyba stało. Moja ta wywrotka. Wow. Dobra, ciśniemy. Nie wiem czemu, ale jak tutaj się hamuje w tej grze, to nie można skręcać. Trochę to dziwne. No ale co zrobić? Dobra, jesteśmy tutaj, pyk. Drewniany domek można już... O, proszę, jak ładnie. Drewniany domek można wynająć bardziej wymagającym turystom. Dobry czynsz, ale ziemia wymaga więcej środków oraz pracy. Ile to kosztuje? 10 tysięcy ten domek? Kurde, nie mam tyle. Ale spoko. Dobra, wiemy, gdzie to mniej więcej jest. Czekajcie, go sobie sprawdzę. Tutaj to jest... Ach, kurde, nie chciałem tutaj. Co to jest? Pole namiotowe. Obok pola namiotowego jest drewniany domek. Dobra, czy to wiemy, to mamy załatwione. Natomiast tutaj gdzieś chciałem zlecenie znaleźć, ale nie wiem, gdzie one było. Nie, bo ja tu sobie wziąłem jeden kontrakt, z tego co pamiętam. O, właśnie ten. Pokaż na mapie. Jezus, gdzie to jest? Nie da się to jakoś tepnąć. Dobra, tu się tepniemy. O, właśnie tak. I nasz punkt jest za 200 metrów, to tyle chyba możemy się przylecieć generalnie. To będzie gdzieś tam, gdzie ten drugi parking chyba jest. O, dokładnie tutaj. Cyk, co tu trzeba zrobić? Zobaczmy. Podczas kopania natknęliśmy się na stare betonowe rury. Nie ma sensu ich wydobywać, więc lepiej będzie się ich pozbyć od razu. To zadanie będzie wymagać silnego młota pneumatycznego. Okej, czyli co? Koparka, buldożer i koparka z młotem. No to spoko. Dobra. Dobra. Gdzie tu jest parking? Halo? Kurde, gdzie tu jest parking? Ale lipa, chyba u góry jest parking, dobra. Mamy hopy, działają? O, tak średnio. Dobra, jest parking, to weźmy wpierw tego buldożera, pyk. I koparka, ta duża była, to nie? Czyli ta, dostarcz, dobra. Jest, znowu cała droga zatarasowana, ja cię kręcę. Dobra, wskakuj Maria. Jedziemy, pyr. Ale co mam zrobić tą mini ładowarką? Kurde, mini ładowarką to chyba nie zrobię nic na razie, czy tą buldożerkiem. Chyba nie o to chodziło jednak, czekajcie. Jedziemy tą koparę. Ciekawe, czy ja tu nią tak zjadę po tej skarpie. Aż sam jestem ciekaw. No proszę, mamy kolejny przychód z tego, z ogrodu z altanami.
Stój, 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 dobra. O tak. Zobaczmy, czy się tak uda. Jasne, ok, idzie jak w masło. Jakoś tak łatwiej się tym ruszyć. No bo taki kurde kawałek jak się ruszą, no skubane. Ale to jest żmudna robota, ja cię kręcę. Dobra, ładnie poszło. Nie wiem, dlaczego był ten buldożer potrzebny, chyba że coś źle płaczałem, ale... Wydawało mi się, że generalnie tam był potrzebny. Chyba mamy już coś koło połowy. Syk. Ale na pewno, jeżeli zakupimy już sobie... Znaczy Boże, jeżeli zrobimy już sobie to zadanie, to będziemy mieli kupioną kolejny na... Będziemy mieli kupiony kolejny nasz domek z tym, znaczy drewniany. Chyba już jeden mamy z tego, co mi się tak wydaje, ale nie jestem pewien. Pole namiotowe. Nie, ale gdzieś chyba, żeśmy domki stawiali, to coś mi się tak kojarzy. Dobra, syk. Skupiam na tej grze, nie wiem dlaczego to tak, ale generalnie strasznie się skupiam na tym, prawda? Dobra. Albo nie dobra, poczekajcie, może do góry podnieść, tak już przejedziemy. Nie, ja tam nie chcę wpaść, kurde. Dobra. Trudno. Musi tak zostać. Czemu nie chcesz? Kontakt ukończony. Ja sobie jeszcze rozwalę te parę tych elementów. Będę miał większy bonus przez to. A już kiedyś mi braknie parę dolarów, to właśnie przez to wolę zawsze takie zadania robić do końca. Tu chyba się już nie da zrobić do końca. Dobra, musimy tak to zostawić, bo niestety, ale koparka się zblokowała. Nie wiem po co był ten buldożer, to tego nie rozumiem, ale... Koparka nam utknęła. Szczęście można ją przywracać, więc generalnie nie trzeba jej z tego kanału
wydobywać. Dobra, mamy 11 tysięcy. Także tak, gdzie tu jest ta nasza dzielnica Sunrise? Tutaj było złomowisko, skład drewna. Nie, gdzie był ten nasz kurde domek z tym drewnianym tutaj był? Dobra. Okej. Okay. Nie, ja bym tu się chciał jednak tepnąć. Tu się da tepnąć do tego domku? Halo? O. Tepnijmy się. Zakupmy go. I zobaczmy, co nam to da. Cyk. Tak jest. Kupujemy za 10 tysięcy. Jezus, trzy etapy pracy tu mamy. Co tu trzeba zrobić? Wyrównaj gród używając walca. Dostarcz deski używając małej dzielnicy. Tak więc zbuduj drewniane ściany i wzmocnij to wszystko gwoździami. Czyli tak zwany Tech 9 z CS-a. Dobra, akceptujemy to. Cyk. I teraz tak, gdzie jest parking? Halo? Ty, ale mnie skrzydził daleko ten parking już mają. To bym sobie musiał kiedyś kupić. Ja pierdolę, to jest fajne. Można to kupić? Ile to kosztuje? Poziom trzeci wymagany. Te 20 tysięcy. Ej, no to spoko, ale... Ale wam powiem, no... Urządzenie, maszyna... Niczym sobie. Walec, dobra. Walec, jest potrzebny nam walec. Drogowy dostarcz, pyk. Jedziemy to wyrównać. Pyr, 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 pyr. Ale chyba nie. No chyba działa już od razu. A, działa, dobra. Nie wam powiem. Chyba dużo sprawniej, chyba dużo sprawniej idzie ten walce niż ten buldożerem poszło. Czemu tak pada cały czas się dałem? Jezus, a ta na druga jest w konserwacji. Dlaczego? Jak pewnie trzeba worki z tym wyrzucić ze śmieciami. Dobra, jeszcze trochę nam zostało. Jak przejadę, myślę, że to jest ok. Gdzie my to jeszcze mamy? A tu nam zostało jeszcze, dobra. To teraz raz na pełnej tu jedziemy w tych. Dobra, obrót. I jeszcze raz przyjadę i będzie już generalnie dobrze. No i okej. Mamy gotowe, finalizujemy i robimy kolejny etap. Cyk. Który mam właściwie poziom, ciekawe? Aż sam jestem ciekaw, czekajcie, sprawdzę, który ja mam poziom. Poziom drugi mam, ale do trzeciego mi brakuje jeszcze, o, dosyć sporo. Dobra, prawie połowa. Co my tu mamy dalej do zrobienia? Czekajcie, musimy przywieźć deski. Gdzie załadować deski? Ze składu drewna. No to tam pyk do składu drewna się udajemy. Aha, tu bym musiał tepnąć moją ciężarówkę w sumie. Albo wywrot. Nie wiem,
myślę, że wiadrotką chyba to przywiozę, co nie? Czy muszę mieć taką dużą ciężarówkę? Nie pamiętam, czym się deski woziło. Czy tym? Czy nie tym, ale dobra. Cofamy. Chyba nie da, chyba muszę mieć tam taką tą dużą. Dobra. Zaraz ją tu tepniemy. Cyk. A nie mam innej ty. A nie, ciężarówka, dobra, to ok. Jest nasza ciężarówka. Jest, a to jest skrętne. Ja cię kręcę, dobra. Chyba się nie uda na to załadować już. No co jest? Cholera jasna, czekajcie. Tak, tu zjadę i tyle, i spoko. O. Dobra, kupujemy deski. Ile muszę kupić tych desek? Chyba 5. Dobra, kup materiał. Akceptujemy, pyk. Deski zakupimy. I możemy jechać na naszą... W sumie budowę można to nazwać. Ciu, paga, ale żebym się pieprzył. Dobra. Jezus, jak ja jadę? Dobra. Chciałem tak fajnie, ale... Dobra, jedziemy sobie. Pyk, 80 na blacie. Nie, 60. Tam się już chyba nie zmieszczę, dobra, muszę tutaj wjechać. Dobra, no tu w lewo, pyk. O, tu już jest nasza budowa, także spoko. Dobra, tak, aha, tutaj to trzeba rozbudować, dobra, cyk. Pyk. Wyładuj materiały, ok, akceptuj zlecenie. I teraz musimy to zrobić, musimy wybudować drewniany domek, tak? Dobra, ale co my do tego potrzebujemy? Posiadłości, dobra, tu jest tak. Budynek z altanami, dostarcz deski, no to już mamy. A, i tylko zbudować, czy to chyba się jakoś ręcznie robi? A jednak nie. Bo jednak chyba się to nie ręcznie robi. Chociaż co? No jak ja to mam zbudować? Halo? Co mi mówi zmysł budowlańca? Nic mi nie mówi tym razem. Wydaje mi się, że te deski chyba musimy gdzieś przewieźć raczej. O właśnie, mini ładowarka, chwytak, dobra. Szybko na parking. Po mini ładowarkę z chwytakiem. Cyk. Ok, jest. Dostarcz. Jeszcze musimy chwytak zamontować. Mini ładowarka, chwytak jest. Cyk. Dobra, zamontuj, ok. O, jedziemy. Tutaj to, co teraz widzieliśmy po lewej stronie, na dole, to można generalnie zbierać ten złom i można go sprzedawać. Ja tego jeszcze nie robiłem, ale może kiedyś mi się uda, po której mniej więcej czasu, to... To sprzedamy to. Czemu nie mogę tego? To co, kaman? No.
Okej, dobra. A do góry bym chciał. No. Kurde. Dobra, jest jeden. Kurde, jeszcze mi paliwa brakło, no ja by cię to szlak trafił, no. Dobra, jak tu się paliwo ładowało, halo? Jest, ciekawe, dobra. Okej, jedziemy dalej. I strasznie duży ten domek, z tego, aż tyle tego drzewa potrzeba. Patrzę objętościowo, to normalnie, no. Sporo. Dobra, jest druga paleta. Jeszcze trzy czekają. I ostatnia nam została. Od trzeba będzie ten domek chyba zbudować, a następnie wzmocnić go gwoździami. I to będzie ogólnie chyba najfajniejszy element tej budowy tego domku. Ci, którzy nie widzieli ostatnich, znaczy chyba przedostatniego odcinka, to chyba to było to odcinek przedostatni, w którym właśnie wzmacniałem domek gwoździami, to będą mieli okazję teraz zobaczyć, dlaczego to takie fajne jest. Dobra, zadanie wykonane. O, już jest, pyk. Czekajcie, mogę to w środku budować. A nie, mogę, szkoda. Ale fajny ten domek, podoba mi się, powiem wam strasznie. Dosyć duży jest. Zadanie wykonane, do domku można wejść, także jest spoko, nie wiem gdzie jest dach, ale dobra, sfinalizujemy to. Nie wiem czemu nie ma dachu. Dobra, kolejne doświadczenie zdobyte. Teraz tak. Trzeba jeszcze dach zrobić, dobra, gdzie załadować, czyli musimy znowu do składu drewna, popyk, się tepnąć. Jest składzik drewna. Co tu jest? Czekajcie, wywrotka, nie, ciężarówka dostarcz. Ok. Myślę, że to trochę krótkie będzie to zrobione, to jednak trochę to trwa czasu. Dobra, 4 deski potrzebujemy, ja 5, nie 4 potrzebuję chyba. Nie mam w środku na zakup desek. Dobra, moi kochani, więc w tym odcinku by to było na tyle. Już tego nie będę tutaj oczywiście przedłużał. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujcie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie o Facebooku i Instagramie. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Hejas!